Witam wszystkich. Jestem na moim szklanych wykopaliskach, że tak powiem. Tu widzę parę fantów zostało. Jakiś izolator został. Staram się dzisiaj to pozbierać. Zarosło wszystko trawą. Natura nie śpi. Gdzie by tu dzisiaj zacząć? Tu zaczniemy, tu my skończyli, tu zaczniemy. Dobra, sprawdzimy co tu jest ciekawego i załączymy. Dobra, wszystko już styknie. Szkoda, że te magi rozwalone, bo fajne było. Zresztą parę tu fajnych rzeczy było. Ale niestety już nie będzie. No, bo jakaś maska gazowa. Taka buteleczka. Chyba brązowa. Takiego kształtu nie ma. Wyszła po wódce chyba. Pół litrówka. Taka jakaś biała. Nie wiem co to jest. Czy to stare, czy to nowe. Nie mam pojęcia. No, taka standard. O, ta wyszła ciekawo. 0,25 pisze, ale nic poza tym, ale fajny kolor będzie mieć, mi się wydaje, że to jest ten zielony taki fajny. No jeszcze takie, oczywiście nie wiem jaki kolor. Ta niestety pękła. Ta fajna, bo z korkiem. Ziemni mecia. Taka wyszła na koreczek. Chyba biała, ale pewności nie ma. I coś jest chyba w środku. Na pewno coś tu z tego i będę się wkurzał. Ale ta wyszła piękna. Co tu pisze? Witz? Nie wiem co to jest. Coś po niemiecku. Markę. Nie wiem co to znaczy. Chyba C, SG albo ESG. Nie mam pojęcia. O, tu też coś pisze. Są jakieś daty? Nie wiem, ale na datę to za dużo tych cyferek. Nie mam pojęcia co to jest. Z jednej strony gładkie, z jednej strony takie odciśnięte. Fajna butla, nie mam takiej. A jak ja czegoś nie mam, to mnie cieszy i ląduje oczywiście u mnie. Dobra, tataszka jak widać. Dobra, koniec. Koniec, bo ja potem przesadzam i nie umiem dojść do auta, tu mam daleko. Idę po drugą torbę. No i zobaczymy, co się uda jeszcze wykopać fajnego. Dobra, wyszła jakaś filiżanka. Kubek. Niestety łóżek nie ma. Ale to dziwne nie jest. To była fajna butla. Wprawdzie na korek. Ale się nie mylę, to tu jest. Co to jest? Nie wiem, ale korek na pewno zostanie u mnie. Wyszła. Tubka jakaś, przykrywka jakaś, nie wiem z czego. Na pewno nie z Nivei, bo Nivea jest tu. Jest większa. Taka wyszła, popękana zresztą, ale korek ma. To nie będę zgadywał jaki jest kolor, ta jest brązowa, ale ta może też, może nie, ciężko wyczuć. Ta na pewno jest zielona, bo widać, że się przebija, tylko dziwnie, bo na korek było. Ale taka butelka wyszła, ale te butelki akurat znam. Taki jakiś flakoniczek.
Też pęknięty chyba. Trudno, do szkła pójdzie. Co tu jeszcze mam? Takie apteczne. Takie. Muszę to wszystko podbierać. Te szkła. Torby widać jest. Znowu tyle. Więcej już nie będę ładował szkła, chyba że coś znajdę ciekawego. Opa. No tu jeszcze flakoniki, trochę linki aluminiowej, jeszcze gdzieś miałem miedziuchę. Gdzie ta miedziucha? Tutaj. O. Nie wiem co to było, ale fajne zdobienie, nie wiem czy to kryształ, czy to co. Oczywiście kolor bardzo biały, no ale fajne zdobienie, bo ajajaja. A tu jest taka i tu jest tyle miedziuchy. Bierzemy to do taszki. No i ja bym powiedział, żeby więcej nic nie brać, bo się no daleko jest. No. Tu jest wykop. Staram się to od razu zasypywać, żeby nic, żeby nie było znać po mnie. No tyle. Dobra, idę jeszcze zrobić jakiś odwiert próbny na następny raz, bo tu mi się skończyło. Nie wiem, nie ma nic już tam. Wychodzą jakieś stare, że tak powiem, skóry jakieś, coś ze skóry, nie wiem co. Nie wiem, buty jakieś, nie wiem co to jest. Dobra, spróbuję w innym miejscu zobaczyć, może na następny raz się naszykuję. Wyszła taka nieznany mi kształt, grube szkło, ciężkie, ale niestety trafiłem przed taki dekielek, widać zielone orzesze wyszło. Tu wyszła taka też dekielek jakiś, nie wiem z czego. Mam tu taki słoik, ale to nie pasuje na to. Kawałek pręta. Dwa jakieś parafiny. Standard w tym miejscu. Ta wyszła, ale pęknięta z jakimś badziewiem. Taka brązowa. Nie wiem, czy to zostawię. O, wyszedł mi bakielitowy dekiel. Mam parę takich różnych tematów tam u mnie. Więc przyda się. Wyszła taka moim zdaniem musztardówka. Nawet mam do niej przykrywkę. Widzieliście? Pasuje jak ulał. Jeszcze mam jeden dekiel. No i też pasuje. Czyli mam dwie przykrywki do takiej musztardóweczki. To jest chyba nowy kształt, znaczy wielkość, nie mam chyba jeszcze takiej, więc już mam. Dekielki mam dwa, ale dekielki chyba już miałem gdzieś. Jak się Wojtek nie myli, to chyba tak. No, tyle zostało musztardówki innej. Taka wielgachna wyszła. Dwie takie apteczne, małe. Gwóźdź. Co to jest? O, orzeszy. Dobra. To nie będziemy się podniecać, bo orzeszy to jest standard. Mieszkam blisko orzesza, więc nie wiem co to było. Tu jest jakaś podziałka. Nie wiem czy to miało, czy to jakaś
Nie mam pojęcia. Grube szkło. Ciężkie. Ale nie wiem, co to jest. I tyle. Tu jak widać przekopane trochę. Teraz muszę pozasypywać te dziury mniej więcej. Żeby nie było tak. A, dzisiaj wezmę tą. Tą, co ostatnio zostawiłem, bo miałem za ciężko. Dzisiaj ją mogę wziąć. Wezmę ją. Wprawdzie szkło wyłożą za 2 tygodnie, no ale. Ale. Dobra, tak to wygląda. 2 torby szkła. Może dzisiaj nie ma dużo jakichś za specjalnych fantów do kolekcji. Ale zawsze trochę porządku zrobione. I niewiecznie musi być fajnie. W ogóle to lato, jesień. To jest zły okres zbierania szkła, że tak powiem. Znaczy zbierania takich do kolekcji. Bo jak się nie ma miejsca takiego jak tu do kopania, to się guzik w lesie znajdzie, bo jest wszystko tak zarośnięte. Trzeba mieć rzeczywiście szczęście, żeby trafić. Bo po zimie, jak wszystkie trawy są klapnięte, to nie powiem, to się fajnie zbiera, ale... Ale tak jest, że tak powiem, lipa. Dobra. Tyle w temacie. Do następnego. Cześć. Tak wyglądają po wyczyszczeniu. Jak widać, tych jest najwięcej. Są większe, mniejsze. Tych po prostu już nie zbieram nawet. Z chudym tym, z grubym tym. Kubeczka taka. Słoik wyszedł. Polski. To mi Artur dał z Kaniowa. Tu pisze. Po Gliwice. Nie miałem takiej połówki. Tu wyszły takie. Takie. Ta jest ciekawa. Taka ciemna, nic przez nią nie widać. Te zwykłe. Śmietane. Tu znicze. Ta wyszła fajna, ale jest lipa, bo patrzcie, takie wąskie gardełko, nie idzie tam niczym dojść. Spróbuję jeszcze ją zalać octem, może ocet to wyżerę, zobaczymy. To tak z ciekawości wziąłem, wymyłem, żeby wiedzieć, że taka miarka była. Oczywiście zakrętki wszystkie zbieram. Tu jest zakrętka. Nóż. Wyostrz się. Tu piszę na tym. Krak. Bakielitowe. Żem se przymierzał. Mi to pasuje na kałamarz stary taki. To u Kaniowskiego taka zatyczka wyszła. Z jakiejś karawki chyba. Tu znowu wyszedł taki dings. Nie wiem, gdzieś to znalazłem na rybach. Z zakrętką. Perfumy. Tu wyszły zakrętki jakieś. To żeście widzieli, to też tu wyszła jakaś tubka. Nie wiem, nie umiem namierzyć góry oczywiście. Wyszła Nivea, ale taka chropowata, jeszcze takiej nie mam. Znowu inna. To kiedyś były jakieś płyn do kąpieli czy coś. Za komuny pamiętam takie coś. Nie miałem takiej, co wziąłem. To jest fajna musztardóweczka. Setka.
z deklikiem. Ostatnio wpadło. Tych dekli mam dużo, ale nie wiedziałem, że są takie małe. Już te dóweczki. Tu jest nawet drugi dekiel. Dlatego. No i znowu wyszły jakieś zatyczki. To też jakaś zatyczka, nie mam pojęcia do czego. Oczywiście zbieram wszystkie korki, jakby nie patrzeć, potem się dopasowuje. To mi się podoba, fajny kolor ma. Jest 76 rocznik. Taką, żebym sobie wziął, ale to tylko z kulitego, że mam zielono taką. I tyle. Aha. Kiedyś się ktoś pytał, czym ja to czyszczę. No to tak oto się prezentuje cały zestaw przyborów. Wszystkie te myjki do butelek, takie wyciory. To jest akurat do biżuterii, ale idealnie się do tego nadają. Oczywiście szczoteczki całości. Jedne mam takie, o jak widzicie, cieniutkie, żeby. No i takie różne druty, druteczki. To oczywiście to jest piękna rzecz. Dobra, to tyle. Jak widzicie, zbiera się tego nawet latem. Dobra, do następnego. Cześć.